Szarolka. Jest szczęście, co? Ja tu holuję. No i podnieś go. Ładny. Ciężki. Dawaj. Sami na bezczelnego. Ale patrz. Dobre to, z mojego zestawu, który miał być niewidoczny. O, piękny. Cię przewrócił. Tulować. Witamy z rana na lisim ogonie. W końcu po dwóch latach razem, jak kiedyś. Znowu razem próbujemy powalczyć z karpiami. Sprzętu naładowane, więcej sprzętu jak talentu i lecimy na łowisko. Teraz tam na prostego baniaka. Próbujemy bałwanka, pelet serii czosnek, podbity popapem truskaweczką. Zobaczymy, co będzie przynosiło większe efekty. Które z wiaderek w ogóle, nie? Taka babeczka. Jak to zawsze mówił kolega Marek i szwagier Tomek, zanim wypije piwo, będzie branie. Zobaczysz. Po dwóch latach znowu razem na lisim ogonie. Miało być rok temu, ale korona świrus nam przeszkodził. Tak. Także chlub ten dziób. Na zdrowie. Na zdrówko. Dobra. Weź go, to będzie amur do brzegu. No. No, tylko nie ma. Jest? Czy ja pan? Chyba nic. Co? Taki lekki. No. Nie widzę za to. Co jest? Też nic nie ma? Tak? Nie, na dwa kije i co? Puste brania? I pierwsza rolka. I pierwsza roleczka. No ja nie zdążyłem piwa dokończyć. Taką miałem jeszcze końcówkę, bo liczyłem, że zanim będzie wypite, to będzie rybka. Może się w końcu rozkręcą, nie? Jest szczęście, co? Ja tu holuję. No i podnieś go tylko. To się nazywa dublecik. Ja popuść, bo tam nie wiem. Co będzie? Dobry? Ja tu wyłączyłem kamerkę, żeby mówię, dochuluję do brzegu, to włączę, a tu odjazd na drugi. Mamy dublecik fajny. No niestety, ja miałem pecha, mi się spiął. Nie widziałem dobrze, ile był, z 10 metrów od brzegu, jak puściło. Już nie byłem świnią, jak Radek zaciął, to niech go skończy. Mam nadzieję, że się rozkręcą. Żeby sobie przerzuć. No i mamy pierwszego. Ale dobra. Poszedł. Dobra, pierwszy na brzegu, pod... cztery brania, bo dwa u ciebie, dwa u mnie. Uciekły i... Oby było lepiej teraz, żeby się nie spinały. Rola. Poczuł i... brzegu. Dobra. Ładny. Dobra. Co, coś mi zdjęcie zrobić jeszcze? Ja masz może jeszcze tutaj tak sobie nagraj, trzymaj. Ty już to już nagrywa się. No, kolano nagrałem. Dobra, mamy to. No. I wyjazd od razu. No to? No to po mamy po jednej. Świeżo przerzucone. Dosłownie świeżo przerzucone. Świeżutko. Ile to było? Dwie minuty?
moment był kurde, no. Dwie minuty, dosłownie odeszłem od kija i brania. Tak jest. Ale długas. Który? Drugi na macie, nie? Do drugi, trzeci na macie. Trzeci, no. Jeden twój. Dobra, to. Od samego w sumie zacięcia się zdawał, że gruby. I teraz tutaj takie trzepanie łubem. Jakby jakiś stary cwaniak to był. Fajnie by było. Damy mu, niech się pomęczy, nigdzie mi się nie spieszy. Spróbuj go. Bo jak go tak blisko, to ci go nie podciągnę tutaj. Ładno. Czułem, że był ładny. Ole gruby. Skubaniec, co? Ole. Ciężki. Później matę się odmierzy. Jedenaście osiemset. Myślałem, że większy. Ale mata ma sucha. Ale ładnie. Tak, mata sucha to te 800 może, czy tam pół kilo. Ale piękny. Walkę do ładną. Ale jest ładny, co? Ładny. Daj tego psikniemy go jeszcze w pysk, co? Daj tego psikacza. Nie po mnie, no, ale... Pięknie. Może iść do ciebie teraz. A taki się wydawał ten, z daleka, waleczny i wielkolud. No tu takie, taka zwykła szósteczka. Siódemka może. Taka standardowa szósteczka. Taki. Standardowa mordka. Dobra. Już go nie będę męczył. Zaraz go tutaj troszkę. Gdzieś mój to gdzieś był na górze. Dobra, sru do wody. Dawaj. Chyba za ciebie byś dobrze byś. Nie wiem, jak tam. Zabierze mnie? Która? 20 poła, to jest naprawdę świeżutko. No świeżo mówię, nic innego jak często przerzucać, to są minuty, kilkanaście minut po przerzuceniu minuty. O. Oj. Znaczy, ładny ty, bardzo ładny. Bardzo ładny nawet, połóż kija tu z boku. No. To już jest mokra. No fajny taki. Ale się wymęczył, wiesz? Dlatego jest taki spokojny chyba, co? No dobra, co? Gdzie, wiecie? Tu myślę, że nie. To co, gratulować Radku, nie? Rybki. O, super. I rolka. No co? Dopiero kij przerzucony. Dosłownie minuty po przerzuceniu. To samo co dwa lata temu. Łowiliśmy na metodę. Wędki najszybsze są brania tam, gdzie się przerzuca i zaraz po przerzuceniu. Niestety to jest metoda. Na metodę się tak łowi. Ja zaciąłem karpia czy szczupaka, że on na ogonie tańczy. Właśnie, żeby coś zaciął, ale coś tańczy. A czasami lubi być niespodzianka, także nie wiesz, żebyś się nie ten. Ty, no ja na ten, na te peleciki czekoladę pomarańcze o konie, że mi łapał. No na Mady, że tam złapiesz tego szczupaka, to tam żadna nowizna, czy tego, sandacza. Czy węgorza, czy sandacza, to tak. Ale na smak, kurne, jakiś tam czekolady o konia i to jeszcze branie normalnie z gruntu, bo co innego jakbyś, wiesz, ciągnął, że, ale okoń jest, okoń że majtało się w wodzie, ruszało, to dobra, szczupak, czy co tam. Ale wiesz, okoń jest chyba na wszystko żerno praktycznie, tak? No tak, i wzrokowcem jest to też. O, taki. Standard taki. Wszystkie, na co dzisiaj to wszystkie są takie identyczne. Jeden trochę większy, tak to fajne takie, no. O, jak się zapiął ty. No tak jakoś nie cylnęło, musi albo się przepiął.
Jedna szybka fotka. Jakiś komentarz? Mówi, no co mam ci powiedzieć, że dałeś lanie po prostu. I to chyba wszystkim znowu. Ja to nazywam szczęście, mam po... Mordeczkę poniżej. Jakoś skoczy tylko, że ten. Dobra, wyłącz kamerkę, zdjęcie i... Dobra, teraz zrobiliśmy sami na bezczelnego. Ale patrz, dobre to. Ja tu mówię, że... I to ten zarzucony był, nie? A chciałem dopiero opowiedzieć tutaj, jak na bezczelnego zrobiliśmy, że wszystkie cztery zestawy są... Cztery zestawy są praktycznie w jednym miejscu i chciałem powiedzieć, chyba trafił na kogo celnie, komu przygnie kij. I najświeższy kij ostatnio przerzucony od razu branie. No, miejsce do tego. Tutaj na stojaczku. Tak, tak jak ja rzucałem. Ja się przesunąłem ciutek w prawo, ale kij poszedł do mnie. Także dosłownie mamy. Teraz jakby tak przejechał po wszystkich kijach, to by narobił, co rabanu? Cztery kije w jednym. Na siłę chcieliśmy, żeby odjechały twoje kije, żeby ochrzcił je, żeby w końcu ryba wylądowała na macie, bo brania były, ale nie do końca. Jeszcze brania i nic więcej, tak? No, wtedy z moich było wszystko. A tutaj takie świństwo, ja zarzuciłem, odeszłem, po kamerkę chciałem nagrać właśnie. I normalnie było na żywo, branie na żywo. Ostatnim udało się. Tym razem było fajnie, bo mieliśmy dwa dublety chyba, tak? No, dwa razy, no. Dwa razy dwa dublety. Trzeci były. Trzeci na mnie nie wyszedł. No, bo mi się wtedy spiął też, no. Nie? Chyba. Mi na końcu jeden to miał być. A jo, na ten, ten kołowrotek, no. Fajnym kołowrotku. Co miało go zmielić, też bym się tak cieszył. Tak długo czekaliśmy, żeby go przemieliło. A. Ej, może tutaj schodzić, z ciekawości. Co? A u mnie tylko taką malutką dziureczkę zrobił, a tak tu porozrywany przez kogoś. No, ode mnie dziureczko, a tu taką ranę ma. Kolejne długaski. To są tak długie, że mnie kurna aż ciekawie ich miara, wiesz? Ile mam centymetrów? Pokaż, no. Byłoby tak, czekaj. No byłby, no. Ile ma? Masz 77 centymetrów. 77. To długie są, strasznie. No, to już bez zdjęcia tego od razu do wody, bo to taki przeciętniak to. Już po tylu rybach to już się nie będziemy bawić. Chcę mojego zestawu, który miał być niewidoczny. Kulka, ja nie wiem ile ona ma, 3 lata, 4. Tutaj jest wędzony czosnek i czarny pieprz. A ten dumbbellsik to jest chyba mój jeden z pierwszych. Jeden z pierwszych, który łowiłem na metodę. To już mają chyba z 5 lat. Pop-upy suche Drenana. I taki zestawik. Tajemnica to tam wiesz co jest. To jest to co jest tutaj w tym wiaderku. Ten czerwony składnik słynny z innych filmików. To jest tajemnica. Która jest naprawdę od nie wiem ilu lat skuteczna. No, dalekie, częste rzuty przynoszą brania. Szkoda, że się nie udało tego nagrać. Zarzucenie, odkładam wędkę. Chcę zapiąć swingera, tu w ręcach mi żyłka ucieka. Dosłownie. Żeby nie było, to mierzę czas właśnie od wyrzutu i do brania. A teraz nie miałem co mierzyć nawet. My już krzyżujemy sobie, żeby ochrzcić wędki, a tu... Jak zaczarowane. Normalnie na złości po świsku te wędki. Nie ochrzcimy. Żeby co innego było założone, nie? Nie. Ale dosłownie to samo mamy pozakładane na zestawach.
Dokładnie. Jasne, ósme mi się odpajesz. Znaczy się okaże się dopiero na samym końcu przy filmiku. Dobra. Leć. Ale długie, nie? O, bardzo długie są. Dzisiaj nie. Długie biorą. Chudziutkie, a długie, tak? Z metra cięte, kurde. Dosłownie z metra cięte. Powinno być chyba. Poszedł. No szybko mu to poszło. Teraz. Gratulation. Dziękować. Kij mój odjeżdża, nieważne jaki ciągniesz ty, bo to już trochę świństwo się zaczyna robić. Nie mówić, ale plujesz mi na zestaw, nie? W tym momencie. Pięknego masz pełnołuskiego. W końcu żeśmy przerobili dosłownie cały zestaw, tak samo końcowy. I chyba diabeł tkwił w szczegółach. Dokładnie, bo to ten zestaw właśnie chwilę po zarzuceniu dał rybę. O, ale piękny. O, ale bomba, gratulować. To będzie kurwa wiadro na głowę. No, bierz. Dla mnie na pewno, kurde. Dobrze. O, ale... Kurwa. Jo, jest bomba. O, ale będziesz miał długo. Ale jest przerobienie zestawu, zarzucenie, ale dosłownie minuty były, nie? No. Minuty po przerobieniu zestawu i zarzuceniu. Tyś to jak amur. No właśnie mówię, kurde. W pewnym momencie zwątpiłem. Niczym amur. Ale pięknie. Ale ma to do siebie, to pełna łuska, nie? No. O, piękne. Ale się cieszę, nie? No. Nie masz pojęcia. Ładne, dobra, nad matą ważymy i wypuszczamy. O. Teraz. Patrz, ale jest waleczny. O. Ale pięknie. Cię przewrócił. Masz go teraz do końca. No. O, dzięki, nie? Gratulować. O, kurwa, zmienienie po tylu godzinach zestawu końcowego. A jeszcze Radek mówi, po co, mówię. A ja mówię, że diabeł tkwi w szczegółach. Zrobiłem nowy haczyk mu, bo miałeś jakieś kupne. Za długi ten przypon był. I dosłownie ile to była po zarzuceniu? 5 minut? Chwila była. Bo to... Chwila i branie, i to jeszcze nie, rekordowy. Nie, bo to było tak jak u ciebie, bo ja podeszłem, chciałem ustawić sobie. A no jo, i ci z ręki odjechał. Z ręki odjechał, mówię, ale jedzie, ja myślałem, że on naciąga żyłkę. Nowe podsumowanie. Gdzieśmy błąd zrobili chyba. Znaczy się, podsumowanie może być tylko jedno, że było fajnie, rybki wylądowały na macie. No. A błąd to był tylko u mnie na zestawach. Za późno zmienione były końcowe zestawy. Bo podejrzewam, że tak jak gadałeś, że jeżeli byśmy to zrobili na początku, albo przynajmniej po 2-3 godzinach, to by efekty były, mogłyby być większe. Albo dopel, jeszcze raz tyle, albo po prostu no. Kilka sztuk więcej, tak? No ale i tak żeśmy królowali na łowisku, nie? Ile? Z 10 sztuk? Wyciągniętych? Tak, było wyciągniętych. Z 10 na pewno. No i twój rekordowy, no. Kilka spinek, także tak, można rekordowy. Powiedzieć, że zadowoleni wrócimy. Kiedy znowu? Za rok chyba, za co? Za rok, jeżeli nam wypali, to za rok. Wypali nam się zgrać na urlopie. I jeżeli się zgramy, to na pewno się spotkamy, tak? W tym samym miejscu. Lisi ogon w całej okazałości. I tu najlepsi wędkarze dzisiaj na łowisku. Na sam koniec, już się pomalutku składamy. Druga ochrzona będzie. Stoliki. I druga wędka na sam koniec. W końcu będzie tak ochrzona. Chciałeś po kolei, nie? Nie zapomnij. No, aha, po kolei. No i teraz moja. Znowu moja. Mówiłem, że na sam koniec cztery wędki po kolei odjadą. Machnął. Nie lubię końcówek holu nigdy, nie? Nie. No. Na żadnym jednym tym. Żadna ryba, nie? Czy nie. To będzie leży cokolwiek, to jest największe właśnie. Jest. Największe ryzyko, żeby poszła ryba, pomachała ogonem. Dokładnie. No tak, rekord był. Dwie wędki ochrzone. Tak może jest. Super dużo brań nie było, ale nie ma co narzekać, bo zawsze mogło być gorzej. Dużo gorzej, nie? Nie? No nie możemy narzekać. Paręnaście, uważaj, bo wyjedzie. Paręnaście ryb żeśmy wyciągnęli, można powiedzieć, żeśmy byli królami łowiska. Fajnie było. Bo najwięcej, fajnie było, ale się skończyło niestety. Urlop w Polsce się zakończył, spotkamy się oby za rok i powtórzymy łowienie. Ło. To jeszcze raz gratulować dzięki kolego. Dzięki wzajemnie, ale super. Tak, zwinięci do domu.
porządek. Przegrany niestety ma. Dlatego ma karę i prowadzi kurwa limuzynę. Teraz wiem, najmniej czemu nałapał, to teraz najwięcej niesie. Nie, ale fajnie było połowione. Fajnie było się po dwóch latach znowu przyjacielsko spotkać, powędkować. I do zobaczenia następnym razem. No. Ochciłeś kije, rekorda złapałeś, nie? Tak jest, tak. No to co tu narzekać? Myślę, że za rok jak nic nie będzie znowu, to się spotkamy. Tak, tam świrus nie przeszkodzi.